Siemano, z tej strony Tasiem. Dzisiaj wpadłem do Bojka Service przetestować produkt z firmy Tech 2000, a mianowicie Diesel Injector Cleaner. Jest to preparat, który czyści układ wtryskowy w silnikach wysokoprężnych. Także wsiadam do mojego nowego nabytku, jakim jest E90 3.0 Dieslu i wjeżdżamy na warsztat. Dobra, auto już jest na miejscu, ze mną jest Przemek. Siema, Przemek. A few hours later. Cześć. Siema. Dzisiaj Przemek będzie naszym ekspertem, ponieważ jest mechanikiem w Bojka Service i przeprowadzi nas po całym etapie czyszczenia układu wtryskowego. Także Przemek, co mógłbyś powiedzieć naszym widzom, po co to używamy i jakich efektów w ogóle możemy się spodziewać? Jak sama nazwa mówi, czyścimy, to czyścimy z jakiegoś syfu. A nie będziemy czyścić z opiłków metalu, nie będziemy odtykać dysz z ich wygięć, zniszczeń. Będziemy czyścić z jakiegoś, z jakiejś chemii, która się wytrąca z diesla, z jakiegoś zagęszczeń, jakiejś wody, którą trzeba przegonić przez ten układ. Dokładnie, bo chodzi o to, że to nie naprawi nam generalnie uszkodzeń mechanicznych, ani nie stworzy nam cudów, ale jednak warto zwrócić uwagę, że w dieslach zbiera się bardzo dużo nagaru, co zapycha między innymi układ wtryskowy, tak? Tak to no, ja zrozumiałem. Sama kwestia, że w dieslach jest o wiele częstszy interwał wymiany filtrów paliwa. To jest bardziej wrażliwe, to musi smarować pompę, to musi być czyste. Dokładnie. I dzisiaj zrobimy taki test, jeżeli chodzi o cały zestaw układu zewnętrznego. Jakbyś mógł wytłumaczyć, co będziemy dzisiaj dokładnie robić, Przemek? Że dzisiaj podejdziemy do czyszczenia bezpośredniego wtryskiwaczy, czyli nie będziemy wlewać chemii do zbiornika, tylko będziemy zastępować kompletnie ropę chemią do czyszczenia poprzez wpięcie się zaraz za filtrem, pomiędzy filtrem a pompą wysokiego ciśnienia. I na samym tym dodatku będzie pracował silnik. Sprawdzimy też na komputerze, jakie silnik robi korekty wtryskowe. Sam jestem ciekawy, ponieważ jest to mój nowy nabytek, który będzie jeździł w szkole driftu. Jest to 3.0 diesel o znaczeniu M57, chyba pancerna jednostka, co nie? No, tłukli ją przez kilkanaście lat bez większych zmian, tylko tam układy turbo, także dosyć fajnie brzmiąco. Dokładnie, więc... Dokładnie, więc najpierw sprawdzimy korekty, które teraz już wy możecie zaobserwować i bierzemy się do roboty. Silnik odpalony, komputer podłączony i teraz z Przemkiem patrzymy, jakie są korekty. I co tam powiesz, Przemek? Sumarycznie poniżej 1 mg nie schodzi, plus minus. Także... Czyli bardzo dobry egzemplarz. Tak, kompletnie nie ma tragedii, to jest jego jakaś tam regulacja korekty, korekty zawsze są. No, czyli... Zobaczymy, jak to się zmieni, bo były bardzo dynamiczne, ciągle skakały. Może pójdą w jedną stronę tylko wszystkie. Czyli tutaj mamy maksymalne i minimalne wartości, tak? Odchyły największe. Tak, tak. Jakie w trakcie testu zanotowano w korektach. Czyli najgorzej wypadają cylindry jakie? Trzeci, pierwszy, a reszta ma po łącznie jeden różnicy. Dobra, okej. Okay. Udało się znaleźć punkty wpięcia. Bo nie będziemy ciąć przewodu przecież. Niestety niżej auta, więc musieliśmy je podnieść. Teraz tu wypniemy, będziemy przymierzać, czy jakieś złączki pasują z zestawu załączonego. Tutaj mamy zasilanie i powrót. Tak, także... zasilanie i powrót na pompę. Ważne jest, żebyśmy zostawili w spokoju oryginalny filtr, żeby przez niego nie pchać. Preparaty Tech 2000 do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub na www.tech2000.pl. No i jak sami widzieliście, udało się auto odpalić bez problemu. Czyli polecamy odwzorować układ paliwowy taki sam, jak mamy w naszym modelu, w którym przeprowadzamy proces czyszczenia układu wtryskowego, dzięki czemu zaoszczędzimy dużo czasu i pieniędzy, nie uszkadzając żadnych elementów układu wtryskowego. Chciałem dodać, że nie tylko ma znaczenie odpowietrzenie, ale podanie też ciśnienia. Jeśli faktycznie oryginalny układ jest taki, że pompa wysokiego ciśnienia dostaje już ciśnienie,
No to trzeba tak samo zrobić. Podanie za niskiego, nawet jeśli jest od powietrza, no może nie dać efektu, bo pamiętajmy, że pompa nie wytwarza ciśnienia, pompa mnoży ciśnienie. Także sami widzicie, możecie się udać do warsztatu, bądź jeżeli macie jakąś większą wiedzę, sami zrobić w ten sam sposób proces czyszczenia, bądź bezpośrednio wrać butelkę do baku paliwa, jeżeli mamy oczywiście bak zalany do pełna. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że nasz egzemplarz był w bardzo dobrym stanie i nie miał bardzo dużych korek, bo tam było w granicach 0,8-0,9, no, maksymalne takie były wartości, więc tak naprawdę jestem ciekawy, czy przy tak dobrym egzemplarzu będzie zauważalna jakaś różnica. Najpierw odpowietrzyliśmy układ procedurą, żeby wypłukać cały środek czyszczący z układu. Teraz jest tylko na ropie i korekty są, mimo że wcześniej były naprawdę dobre. Jedynka. Spoko. Tam były 0,8, 0,7, tak, 0,9. Pod jedynkę spoko, akceptowalnie, nie? Teraz mamy 0,3, 0,4 się pojawiam na moment. 0,3, 0,4, tak? Więc mimo tego, że stan nie był zły, jest też poprawa. Czyli tak jak mówiłeś, że nie naprawi to uszkodzeń mechanicznych, ale jak najbardziej od nagaru, tak, i profilaktyki. No od tego syfu chemicznego, który się wytrąca z ropy i zostaje gdzieś przy wtryskach. Także słuchajcie, mega się jaram, ponieważ po pierwsze mój samochód jest w dobrej kondycji, a będzie służył mi w mojej szkole driftu. No i to, że preparat faktycznie daje i profilaktyka zapobiega awarie. Także dzięki za oglądanie dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!